Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ekscytującą partię, moi drodzy, bo gra Jan Krzysztof Duda z Mamed Jarowem. Dwaj fantastyczni, agresywni zawodnicy. No wiemy, że styl Janka jest taki, no powiedzmy, agresywny. No generalnie Janek sprawdza się w wielu aspektach szachowych, ale szczególnie Mamed Jarow jest takim zawodnikiem, który piekielnie lubi grać ostro. On, kiedy ma okazję, to stara się zaostrzyć jak tylko się da. Wiele jego partii się w ten sposób zaczyna, kończy. Szczególnie też zwrócę uwagę na to, że Mamed Jarow zagrywa często ruch d4. Aczkolwiek w tej partii Janek gra kolorem białym. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Partia online z turnieju Chess Tour, finałowego turnieju Chess Tour, który jest rozgrywany w Norwegii, w Oslo. Zapraszam serdecznie, to znaczy Janek tam przebywa i tutaj białe rozpoczęły ruchem d4, skoczek f6, posunięcie c4, g6 ze strony Azera, skoczek na c3 i d5 i widzimy, że mamy obronę Greenfelda, która jest ostrą obroną tak naprawdę. Może się wiele tutaj dziać. Bardzo mi się spodobało, jak nasz rodak tutaj grał tę partię, dlatego że wybił pionka na d4, to jest tradycyjne zagranie, wybicie skoczkiem, no i takim najbardziej popularnym ruchem jest ruch e4 oczywiście, z wybiciem na c3, wybiciem na c3 pionkiem, potem goniec g7, potem czarne grają c5, takie są plany, a Janek zagrywa w tym momencie goniec d2, żeby troszeczkę prawdopodobnie przeciwnika zbić z głównych ścieżek. Wiadomo, ciężko zaskoczyć kogoś na tak dużym poziomie, ale już pozycja nabiera troszkę innego charakteru, no i myk polega na tym, że jak skoczek wybije na c3, to my wybijamy gońcem i pozycja jest taka, no powiedzmy, przyjemna tutaj dla białych. Znaczy osobiście mi się podoba, no może nie wszystkim, aczkolwiek taki motyw jest. Jednak skoczek zagrywa na b6, tak też się oczywiście gra. Tutaj z tempem hetman atakuje tego pionka. Jest to oczywiście taka możliwość, która jest częstym gościem oczywiście w tym wariancie na szachownicy. I teraz jak zagrać? Oczywiście można tutaj grać skoczkiem na f3 i tak dalej, ale jest ruch e3. Niby dziwny ruch, bo troszkę zamyka gońca, ale mi się bardzo podoba. Chodzi o to, znaczy ja sobie tutaj porównuję też swoją partię, niedawno grałem na żywo z arcymistrzem i tutaj miałem bardzo podobny schemat, co mnie utwierdza w przekonaniu, że też ciekawie mi się grało tę partię. Goniec zagrał tutaj na g7 i h4, moi drodzy, h4! Jakże częsty gość właśnie na arenach szachowych, bardzo mi się ten ruch podoba, który stara się tutaj przeciwnika podgryzać. I myk jest taki, że ten skoczek powinien stać generalnie na f6, a już stoi na b6, więc dlaczego by nie atakować pionkiem h tego skrzydła. No i ruch c5. Silnik tego posunięcia za bardzo nie lubi, mówi, że białe mają lepiej, no dlatego pewnie, że po prostu ten pionek jest zbity, no ale Mamed Jarow zaczyna mieszać na szachownicy, skoczek zagrywa na d7, aby tutaj bronić pionka, no i w tym momencie Janek zagrywa skoczkiem na a4. Ten ruch mi się również bardzo podoba z tego względu, że bronimy po prostu piona, bronimy pionka na b2, łagoniec spogląda, zaraz możemy spróbować zagrać wieżą na c1, bronić pionka c5, gra gitara, tu jest wszystko, myślę, że ładnie i pięknie. Skoczek zagrywa na c6 i posunięcie h5, czyli od razu podgryzamy przeciwnika na skrzydle. Widzimy, że Janek nie wyprowadza figur, nie robi roszady w sposób klasyczny, tylko gra tutaj wariacko, co się może podobać, aczkolwiek ta wariacka gra jest pod kontrolą. To nie jest tak, że te ruchy są słabe, one są całkiem w porządku. Roszada ze strony czarnych, szybkie wybicie pionka, no wiadomo, że pionkiem z F jest bardzo złe zagranie, bo tutaj za chwilę możemy wejść z tempem gońcem na przykład, więc tutaj wiadomo, że pionek wybije z H, no ale dzięki czemu tutaj ta wieża ma fajną opcję ataku. Jak gra Jan Krzysztof Duda? Moi drodzy, hetman G4, bardzo ciekawe posunięcie, ostre, nietypowe i trzeba tutaj po prostu myśleć. Jakby to nie zabrzmiało, oczywiście w szachach trzeba myśleć, ale pewne utarte schematy nie wymagają tego myślenia na najwyższym poziomie. Skoczek zagrywa na f6 i hetman h4. No i widzimy, że goniec broni h8, skoczek broni h7. Nie można się tutaj dostać hetmanem do mata aktualnie, ale można próbować to robić. Jak na przykład można to robić? Na przykład goniec c3 z próbą wybicia skoczka i mat na h7.
Tak można by było próbować grać. Oczywiście to nie jest takie proste. Tutaj należy pamiętać o swoich figurach i starać się je wyprowadzać. Hetman zagrał na D5 w tej sytuacji. No to Janek w końcu zaczyna tutaj wyprowadzać swoją armię. Skoczek F3, goniec na G4 i kulturalnie tutaj goniec zagrał na C3. Bardzo ładny ruch, to już wspominam. Grozi wybicie, a następnie grozi mat na H7. Dlatego czarne zagrały wieżą z F na D8. Dzięki temu tutaj po wybiciu już na... Generalnie już F6, bicie na F6 nie działa. Z prostego powodu, bo może wybić to goniec. No i po ruchu na przykład z szachem. Tutaj król zawsze ucieka na F8. Oczywiście tu widzimy też taktykę bicia na G4 i tak dalej, ale generalnie chodzi głównie o to, żeby tutaj... Chodzi o ten motyw. Głównie chodzi o ten motyw, że jak jest bicie, to tam hetman wjeżdża z matem, trzeba na to uważać. Jak zagrały białe? No białe grają goniec E2, to jest ważne posunięcie wzmacniające, nie dające tutaj szans na jakiekolwiek maty ewentualnie. Może przygotowuje roszadę. Hetman jednak zagrywa na E4, broniąc tego gońca. I teraz ruch B3. No silnik trochę tego niby nie lubi, ale tu się nic złego nie dzieje. W ostrej pozycji tak naprawdę ciężko o tak bardzo precyzyjną grę w szachach, ale ten ruch jest całkiem uzasadniony. Bronimy po prostu skoczka. Skoczek zagrywa na B4, grożą widły. Jak tu się teraz zachować, moi drodzy? No, zaskoczenie pewnie dla wielu osób, aczkolwiek często już widzimy w partiach czołówki światowej, że takie ruchy są zagrywane, mianowicie król F1. No niezwykle mi się to podoba. Białe rezygnują z tego, żeby zrobić roszadę, schować króla. W zamian za to ta wieża z hetmanem tutaj mają szansę podziałać, rzecz jasna. No ale tu Mamed Jarow nie daje za wygraną i tak naprawdę wieża D5 jest fantastycznym zagraniem. Zobaczcie, te figury kompletnie latają po całej szachownicy. Lubimy takie partie, bo coś się zaczyna dziać. Tu nie ma nudy przede wszystkim. Wieża D5 jest bardzo dobrym zagraniem. Grozi wieża H5, bardzo nieprzyjemne. Dlatego też król poszedł znowu na G1. Dwa ruchy królem w debiucie, żeby bronić wieży. Niestety, ruch król G1 jest ruchem słabym. No, co należałoby zagrać? Przede wszystkim można by było zejść hetmanem na pole G3, żeby ta wieża już miała swobodę. Dlaczego? Już tłumaczę, bo w partii po król G1 na szczęście dla Janka Mamed Jarow zagrał skoczek C2. Bo ten ruch skoczek C2 nie jest dobry dla czarnych. Nie jest dobry, bo czarne mają teraz świetną odpowiedź. Jaką, moi drodzy? Czarne zaczynają i zdobywają figurę. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo to jest dosyć skomplikowane. Już pokazuje. Przede wszystkim konsekwencja. Wieża H5 aż się prosi, żeby zagrać. No i tutaj nie byłoby wyjścia, jak zagrać hetmanem na G3. Po prostej wymianie jest skoczek H5. I tutaj się otwiera goniec z tempem. Hetman ma problemy z odejściem tak naprawdę. No i na przykład hetman na H2. Jeżeli by hetman zagrał na H4, to tutaj mamy wybicie gońcem na F3, zdobywając figurę, bo goniec broni hetmana. No więc po hetman na przykład H2, goniec wybiłby na C3, skoczek na C3, hetman C2. Atak na skoczka, jeżeli skoczek odejdzie, to jest atak na gońca. No i tutaj chyba jedyną opcją, żeby bronić tego skoczka na C3, jest hetman E5. Tak mogłoby być, oczywiście, ale jest skoczek C6. No i czarnych figury stoją bardzo stabilnie, ten hetman ma problem. Tu tak naprawdę jak hetman odejdzie, to zbijamy skoczka z atakiem jeszcze na wieżę. Bardzo zła sytuacja dla białych mogłaby powstać, ale jeszcze skoczek D4 mógłby tutaj trochę zamieszać. Niestety to nie działa już za dobrze ze względu na skoczek D4, hetman D4 i goniec E2 z figurą więcej po stronie czarnych. Janek mógł przegrać tę partię w bardzo szybki sposób, już w 19 posunięciu. Tak naprawdę po tym ruchu mógł się poddać. No ale Mamed Jarow tak nie zagrywa i zagrywa skoczek C2. To no, tak właśnie, słuchajcie, w partii ostrej bywa, w tempie przyspieszonym szczególnie, że błędy zdarzają się oczywiście, no ale taka jest gra, trochę szczęścia trzeba też mieć w tych partiach. No i dobrze, tutaj Janek zagrywa wieżą na F1. No, formacja ciekawa, trzeba przyznać, taka wzmocniona roszada, bym powiedział. Wieża zagrywa na D8 w tym momencie. Oczywiście już w tej sytuacji tutaj wieża H5 nie działa, z tego względu, że spokojnie tutaj odchodzimy i
Wszystko tutaj się ładnie powinno ułożyć. No, już ten hetman na c2 przede wszystkim nie idzie, nie atakuje tego gońca na c3. Wieża zagrywa na d8 i goniec na c4. No, figury białych zaczynają tutaj nabierać wigoru i to porządnie. Wieża d1. No i teraz Janek zagrywa skoczek g5. No, figury latają w każdą stronę. Dzieje się niesamowicie. Bardzo ostra sytuacja. No, o co chodzi? Skoczek atakuje hetmana, skoczek atakuje też na f7 razem z gońcem. Mnóstwo taktycznych zagrań, jakieś f3 grozi. Tutaj też trzeba uważać na króla. Co zagrywa Mamed Jarów? Mamed Jarów zbija na f1. I to jest poważne przewinienie dla czarnych. Dlaczego? Bo jest, znaczy za chwilę do tego wrócimy, tylko szybko powiem, jak na przykład ciekawie można by było zagrać, chociaż to też nic nie dawało, ale jednak w pułapkę można by było wpaść. Mianowicie hetman mógłby teraz zbić na c4 gońca. No i jeżeli byśmy się pokusili o bicie, to przegrywamy tu praktycznie. Znaczy jeszcze nie przegrywamy, ale jest bicie na f1, no i po król f1 tutaj dostajemy oczywiście pięknego mata. Piękny mat, przegrana, no to raczej nie pięknie. Ale wiadomo, że po tym zagraniu jest król h2. I dzięki temu tutaj białe są w porządku po wybiciu. Król bije, przewaga materialna po stronie białych, partia powinna być gładko wygrana. No ale poszło inaczej, wieża zbiła na f1 i goniec zbił tutaj na f1, hetman zagrał na f5. Wierzcie lub nie, ta pozycja oceniana przez silnik jest wygrana dla białych. Myślę, że z prostych względów figury stoją mimo wszystko aktywnie, to czarne tutaj teraz nie mają żadnej kontry i jeszcze podoba mi się zagranie Janka, mianowicie tutaj skoczek B2 zostało zagrane, żeby nie wpuścić wieży, ale mimo wszystko można było zagrać gońcem na C4, a po szachu na D1 wieżą, król ucieka na H2, wymiana wież i tak naprawdę ta pozycja byłaby dobra dla białych bez dwóch zdań ze względu na bardzo silne gońce, no dużą aktywność. W każdym razie asekuracyjnie troszeczkę skoczek B2 zostało zagrane. Nadal pozycja białych jest spoko. Tutaj goniec zagrywa na H5, aby bronić tej jednak linii. No i taki goniec tutaj strzela w pustą przestrzeń, więc nie za bardzo też dobrze działa. Goniec zagrał na C4, posunięcie E6, aby bronić się od bicia na F7. No i teraz Janek E4. A już idzie tak w miarę pewnie, gładziutko. Hetman zbił pionka na C5. I teraz, moi drodzy, następuje bardzo ładna taktyka. Widzimy, że Mamed Jarów to też człowiek i też się myli. Jak zagrać białymi, można zatrzymać materiał i poszukać fajnej odpowiedzi. Taktyka jest w miarę prosta i nie jakaś mega skomplikowana. Mianowicie białe zbiły pionka na E6. Po wybiciu pionkiem zwykłe bicie na E6? Nie, moi drodzy. Bicie na F6. Zdecydowanie odbijamy figurę. No i tutaj po wybiciu tam hetman wchodzi. I bardzo nieprzyjemny tutaj atak na E6. Generalnie wielka słabość. W partii jednak wieża D2. No widzimy, Mamed Jarów szuka jeszcze jakiejś tutaj opcji. Szuka, żeby tutaj naszego zawodnika oszukać. Ale pewnie tutaj wykonuje ruch. Goniec bije E6, król H7. No i tak naprawdę można by było grać bardzo różnie. Można by było zagrać goniec G5. Można by było grać goniec F5 z bardzo sprytną pułapką wybicia. Ewentualnie tutaj groziłoby wybicie na H5. Bardzo dużo fajnych taktycznych motywów się pojawia. Ale myślę, że praktyczne bicie na G7 jest praktyczne. Król wybija na G7 i hetman F4, broniąc, atakując, przewaga pionków. Król tutaj za dużo do powiedzenia nie ma. Hetman zagrał na D6, no próba wymiany jednak tych hetmanów. Teraz, moi drodzy, Janek wymienił te hetmany, lecz można by było zagrać zdecydowanie lepiej. Jak zagrać białymi, żeby tę partię wygrać jeszcze szybciej? Można poszukać odpowiedzi, zatrzymać materiał znowu. Zawsze to jest dobry trening dla nas. Mianowicie, można by było zagrać hetman F7. Król H8 nie działa, bo jest mat na G8. Król H6 i proste G4 ze zdobyciem figury. Można by było się czarnymi poddać. I też widać, że tutaj król jest naprawdę bezpieczny. Asekuracja hetmana. Skoczek asekuruje pole D1.
nie ma jak się dostać tutaj tak naprawdę do tego białego króla. No tak nie poszło, Janek zagrał bicie na d6, nadal pozycja jest wygrana. Jest wygrana, moi drodzy. Goniec zagrał na d5, ładnie przyblokował wieżę. Skoczek b4, próba jakiegoś bicia, ale skoczek c4. Ruchy wtrącone są niezwykle istotne. Wieża d7 i teraz poproszę o ruch, który wygrał partię. Można, no trzeba nawet, trzeba, zachęcam serdecznie do zatrzymania materiału. Ruch, który wygrywa, to ruch F3. Może dla niektórych zaskakujący, ale powiedzcie mi, co ten goniec ma ze sobą zrobić. Ani nie można zagrać na G5, bo zostanie po prostu zbity. Wieża H1 zrobiła jednak tutaj robotę, a w zasadzie zaczęło się od pionka H4. No i tak naprawdę nie ma co grać. Tutaj jakby skoczek wybił i byłoby wybicie, no to jest na końcu G4 goniec. Figura więcej na tym poziomie. Kompletnie wygrana partia. Janku, gratulujemy Ci wygrania tutaj partii z Mamed Jarowem. Bardzo silny zawodnik. Życzymy powodzenia, ale trzymamy kciuki dalej. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam. Cześć.